Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. I dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Drakensang. Moi drodzy, witamy w Murlosz. Ostatnio udało nam się zrobić zakupy i pozwiedzać minimalnie w zasadzie to miasto. Byliśmy w komnacie króla, więc warto by było teraz, słuchajcie... Wow, na tu też jest zejście. O cholera, jasna, to naprawdę będzie duże. Dobra, pogadajmy może z tymi paniami. Aldesia. Tak, w czym mogę służyć? Co tutaj robisz? A na co to wygląda? Jak widzisz, jestem handlarką i przyjechałam pohandlować z krasnoludami. Jeśli szukasz rzadkich, egzotycznych towarów, prosto z pustyni Kom, trafiłeś we właściwe miejsce, coś podać? Mogę obejrzeć twoje towary. Oczywiście, z pewnością znajdziesz coś interesującego. Prezent dla przyjaciela albo dla kochanki na przykład. Ładna jest. Zobaczmy. Szpiczaste buty. Tulamidańskie buty. Coś dla ciebie będzie, moja droga. A ty masz buty. Znaczy, tutaj chodziło chociażby mi się czarne nogawice. Czy to by się coś, co dałoby jej więcej pancerza? Hełm barburiański. Ładny. Taki saraceński troszeczkę. A, szabla. Dwuręczny miecz kunczom. Szabla kunczom. 1-4, 1-5, 1-6. Zdecydowanie lepszy mamy. Orczy łuk kompozytowy. Natomiast... O, to już widzę, że będzie gorszy. I ja pierdzielę, kobito, nic ciekawego nie masz. Absolutnie nic ciekawego nie ma. Aż smutnie na to się patrzy. Grandiola Vianrosha. Witam, czym mogę służyć? Jak ci na imię? Och, nie przedstawiłem się? Jestem Grandiola. To dla mnie zaszczyt. O, to się żeśmy pogadali? No dobra. Krasnoludzka kobieta. Górnik. Nie może mi ufać. W jej ruchach jest coś nienaturalnego. Tamta? Dziwne. Witam, nieznajomy. Co tam? Kim jesteś? Ja jestem górnikiem. Nazywam się Gandor, syn Garamora. Moim zadaniem jest konstruowanie z templi zabezpieczających tunel. Tradycja drążenia tych regionów góry ma już 600 lat. Pracowaliśmy tu na długo przed tym, jak bogowie w ogóle pomyśleli o stworzeniu ciebie. Ho, ho, ho. Och, nic żegnaj. No cóż, ja też jestem krasnoludem, więc taki młody nie jestem. Będziemy, słuchajcie, z dużą ilością tutaj ludzi gadać. Na imię Angrosha, jak mogę ci pomóc? Przepraszam za szczerość, ale wyglądasz na strasznie szczęśliwą. Co się stało? Och, to nic. Tylko... Wystarczy, by zmienić górę w kupę gruzu. Martwię się zadawnioną rodzinną kłótnią. Ale nie chcę zabierać czasu. Może chociaż opowiesz o w skrócie? No dalej opowiedz mi, nawet jeśli to długa historia. Miło z twojej strony. Od czego by tu zacząć? Cóż, tak, w skrócie. Moje siostry i ja od kilkudziesięciu lat jesteśmy skłócone. Nasza matka, umierająca, zapisała nam w spadku cztery najpiękniejsze części swojej biżuterii. Jednak każdej siostrze podarowała nie ten kawałek, którego chciała. Łyczek? Oczywiście mogłybyśmy się powymieniać, ale ponieważ ze sobą nie rozmawiamy, do dziś żadna z nas nie ma tego, co by chciała mieć. Tak więc teraz każda z nas posiada kawałek, na który jej nie zależy, a nigdy nie będziemy miały tego kawałka, który pragniemy. Nigdy ze sobą nie rozmawiamy. To tak parszywa sytuacja, że często zastanawiam się, co mnie trzyma na tym paskudnym świecie. Och, choć z drugiej strony wyglądasz na osobę dzielną, inteligentną. Może masz pomysł, jak rozwiązać nasz kłopot? A rzeczywiście, chętnie pomogę wam odnaleźć szczęście. Taki nietypowy kłeścik od krasnoludzkiej kobiety. Och, jaka to by była ulga. Jestem już tak zmęczona tą kłótnią. Czy zgodzisz się dać mi swoją część biżuterii, by wymienić ją z swoimi siostrami? Natura ludzka Gladys. Osępny wyraz twarzy Feliki nie wróży nic dobrego. Co chwila jednak zerka w kierunku Derlity.
Nie, nie jestem pewna, nie. Tak, bardzo brakuje mi sióstr, ale nie sądzę, by im brakowało mnie. A kto wie, może przysłały cię, by mnie oszukać. Obawiam się, że nie mogę dać ci mojego kawałka, póki nie przyniesiesz na wymianę tego, który chciałabym mieć. A który kawałek chciałabyś mieć? Marzę o naszyjniku, który odziedziczyła Diota. Jeśli przyniesiesz mi naszyjnik, dam ci pierścień, którego pragnie Fedelika. W porządku, zatem do zobaczenia. Okej, naturę ludzką by trzeba było w takim razie trochę podpicować, słuchajcie. No właśnie, mamy tutaj trochę punktów. Ciup, ciup, ciup. Mam je ze 3. Przyda się na później. Tu oszczędzamy. A tu z kolei, no albo tego łuczarza, albo, no nie wiem, no kurde blade. Bo jeszcze poczekamy. Jest przy okazji jeszcze jedna postać. Pechowe dzieciństwo. Znać siostry chętne do wymiany. Witam. Oho. Szukam właśnie kogoś takiego jak ty. Właśnie kogoś takiego jak ja? A więc kogo mam okaleczyć, wytropić lub zabić? A może mam tylko znaleźć jakąś zgubę? Co? Nie. Nie wiem, o czym mówisz. Oho. Nie szukam żadnych kłopotów. Potrzebuję tylko twojej opinii. Mojej opinii? Cóż, mam opinię na dowolny temat. Która z nich chciałbyś usłyszeć? Jestem pisarzem i akurat pracuję nad przewodnikiem po Murlosz. Moja książka będzie wyczerpującym przewodnikiem po mieszkańcach, historii i architekturze tego wspaniałego miasta. Jestem zainteresowany twoją opinią jako honorowego gościa naszych starożytnych hal. To będzie dla mnie wielki zaszczyt, jeśli ocenisz jakość tutejszych tawern oraz handlarzy. Cóż, jeśli tylko tego potrzebujesz, i tak, miałem właśnie zrobić rundkę po kramach. Może nazwiesz ten rozdział Raporty o Murlosz, napisał Hangrun Żelazny. Oho, wróć do mnie, gdy już zbadasz tawernę i kramy. Nie mogę się doczekać twojej opinii o naszym zacnym mieście. No masz, mogę w takim razie najpierw z nim pogadać. Mogę zadać kilka pytań? Aha, ale rzeczywiście, strzelaj. W kwestii twojego przewodnika po Murlosz. Tak, masz dla mnie jakieś materiały? Wiem już to i owo o kramie Aldessi. I co sądzisz? Świetnie, Aldessia oferuje towary wysokiej jakości w przystępnych cenach. Przy okazji jest bardzo czarującą damą. Przede towary po przystępnych cenach, ale nie ma zbyt bogatej oferty. I żadnych towarów specjalistycznych. Takich handlarzy jak ona na powierzchni znajdziesz na pęczki. Aldessia. Aldessia to jest ta, która właśnie ma te chyba rzadkie towary. Nie zrobiła na mnie większego wrażenia. Ma sensowne ceny, ale jej towar to nic szczególnego. Wydaje mi się bardzo podejrzana. O, przepraszam was. No już jestem, przepraszam was. Za to musiałem tutaj odebrać telefon. I trochę mi to zajęło, więc wybiło mnie. Słuchajcie, mi się wydaje, że to była ta dziwna kobieta. I nie zrobiła na mnie większego wrażenia. Ma sensowne ceny, ale i to bardzo nic szczególnego. Wydała mi się bardzo podejrzana. Spróbujmy. Oho, jak miło. Ten materiał wystarczy na cały następny rozdział. Masz coś jeszcze do przekazania? Zbrojnicz jest całkiem sympatyczny. A co sądzisz o jego kramie? Jest boski. Miał kilka naprawdę wyjątkowych części zbroi i kilka sztuk broni, o których nigdy nie słyszałem. Możecie być dumni, mając kogoś takiego w Murlosz. Zgadzam się. Oho, ten materiał wystarczy, co na ten rozdział. Handlarz towarami ogólnego użytku bardzo mnie zaskoczył. Tak? Czym? Jego kram to prawdziwa kopalnia skarbów. Jakość jego towarów jest oszałamiająca i ma na składzie mnóstwo naprawdę rzadkich przedmiotów. Miał, faktycznie, miał tam sporo tych rzeczy. Interesująco zapowiada się kram handlarza składnikami magicznymi. Jak go oceniasz? Jestem pod wrażeniem. Dzięki kupionym u niego składnikom wreszcie wykonam kilka przedmiotów magicznych, które chciałbym. Chodziło mi po głowie. Od długiego czasu kram jest bardzo dobrze zaopatrzony. Mam kilka rzadkich składników, ale z pewnością nie wszystko, czego potrzebuję. Było tam też parę rzeczy dobrej jakości. Raczej to bym wybrał. Ten materiał wystarczy. Super. Mogę zadać kilka pytań? Ale rzeczywiście strzelaj. Kwestia jego przewodnika Murlosz. Tak? Masz dla mnie jeszcze jakiś materiał? Nie. Zobaczmy. Kiedy przewodnik po Murlosz będzie gotowy, nie mogę się doczekać, kiedy go przeczytam. Napisane tak obszerne książki zabierze dużo czasu, mam już kilka rozdziałów. Łyczek? Lecz przede mną
Jeszcze masa roboty. Zacząłem pisać dopiero 10 lat temu. Spodziewam się skończyć za jakieś 30 lat. A, no możemy jechać po nich porówno. O, jak ci na imię? O, całkiem zapomniałem się przedstawić z tego wszystkiego. Nazywam się Simbard, syn Sangaroma. Twoje imię już znam. Twoja sława ta jest szeroko znana, przyjacielu. Czym się jeszcze zajmujesz oprócz pisania o Murlosz? Oho, jestem skrybą. Oprócz pisania książek pomagam innym ludziom w pisaniu listów i prowadzeniu ksiąg. Charakter mojego pisma jest szeroko ceniony i często jestem proszony o tworzenie szablonów do inskrypcji i innych takich. Ciekawy zawód. Dobra, chyba nic więcej nie będzie. Dobra, żegnaj. Oho. Słuchajcie, idziemy powiem tak. Może od skarbnika weźmiemy już rzeczy. Ten zbrojnicz już chyba nie miał nic ciekawego dla nas. Poradnik. Opowiedz o karczmie, odwiedź Aldesję. Kupca. Karczmarza jeszcze nie odwiedziliśmy. No i to kowadło. Jeszcze raz w takim razie. Dobra. Przeciwwagi nie mam. No nie, to szabla, przepraszam. To dużo jeszcze. Garda i głownia. To generalnie komuś sprzedałem i to było w Erdok. Prawdopodobnie sprzedawane, albo to było sprzedawane w Talon. Jeżeli nie znajdę, słuchajcie, to będę starał się w takim razie jakoś to uzyskać. Weź to sobie tak. I idziemy do skryby. Nie, do skarbnika. Młot nad młoty. Wielka dwuręczna broń wojenna. To weźmiemy. I pośpiesz się, musisz natychmiast pójść ze mną do świątyni. Stało się coś strasznego, cudownie. Przy okazji mamy, słuchajcie, kolejne. O, zatrucie Xelogoraxa. Trochę sobie zaspoilerowałem. Mamy kolejne punkty doświadczenia, które będą mi potrzebne, bo możemy się teraz wyuczyć. To pytanie, kto tu mógł uczyć? A, pamiętam już kto. Dobra. Tutaj młotek dajemy. Noż, piękne po prostu obrażenia. W zasadzie się podwoiły. No pójdziemy i wyuczymy Ru. O tak, dostaliśmy 100 punktów doświadczenia. Piękne. Przy okazji Fulgrim, 13 poziom. Czy ty możesz jeszcze sobie tutaj dodać więcej? Możesz. Dwuręczny topory i buławy. A jednak możesz. No dobra. To w to idziemy w to. Teraz pójdziemy. Myślę, że w siłę woli. Z 2 punkty. Chciałbym dobić do 20. Na nim także. A następnie będziemy szli w siłę. Bo Fulgrim już większość... To jest ta Aldesja, dobrze myślałem. Większość przydatnych dla niego perków, jeszcze się upewnię oczywiście, słuchajcie, posiada, bo ma gniew, cios gniewu, to ok, walka ofensywna, trzeci poziom też. Dystans nie interesuje nas. No i tutaj w zasadzie wszystko. Tak, to teraz mogę spokojnie rozwinąć się siłę woli do 20, a reszta to idziemy w siłę. Już tylko i wyłącznie. Miał być Ru. I Ru dostanie teraz wytrzymałość. Pięknie. Masz 200, ja mam 400. I teraz pytanie, czy ja mogę sobie dla siebie coś pobrać tutaj? Walka ofensywna trzeciego poziomu. Weźmiemy. Odwaga 15 muszę mieć. Zobaczmy, odwaga. To aż 2 punkty musiałem tutaj dodać. No to najtańsze to nie będzie.
ale za to 27 punktów, 27 skuteczności ataku, moi drodzy. Super. Więc tak, znalazłem karczmę, chyba. Od razu zajmiemy się też tym miejscem. Salina! O, proszę! Dawno cię nie widziałem. Hangrun Żelazny, jak dobrze cię widzieć. Niech na ciebie spojrzy. Dobrze wyglądasz. Ale co robisz w Murlosz? Zaczynam myśleć, że mnie śledzisz. Hmm? Tutaj masz takie piękne oczy. I pępek. Salina, moja ulubiona sztukmistrzyni. Co cię sprowadza do Murlosz? W zasadzie to ja spytałam o to pierwsza, ale dziś jestem w dobrym humorze. Widzę, że dużo wypiła. Łyczek. Zaproszono mnie, bym wystąpiła na festynie z okazji zwycięstwa nad bestią w Talon. Jak zupełnie niespodziewanie, król zabronił mi wystąpić. A teraz ty się zjawiasz. Jestem tu na zaproszenie księcia Aroma z Murlosz. To my zabiliśmy tę podłą kreaturę w Talon. Już nigdy więcej ten parszywy smok nie będzie dręczył niewinnych mieszkańców Talon. A, zawsze wiedziałem, że jest w tobie coś więcej niż widać na pierwszy rzut oka. Naprawdę zabiłeś smoka? Jesteś pełen niespodzianek. To trzeba przyznać, słuchajcie, to generalnie postaci kobiece są bardzo ładnie zrobione w tej grze. Ona wręcz powiedział, że jest taka wyuzdana. Chyba wszyscy jesteśmy nieco inni niż się wydaje, prawda? Rozejrzę się po Murlosz, będę czekał z niecierpliwością na naszą następną rozmowę. Coś mi jeszcze powiesz? Zawsze miło cię widzieć. Cała przyjemność po mojej stronie, Salino. Grimbert, syn Kirolosza. Hej, witaj. Ty jesteś Hangrun Żelazny, prawda? Cały świat rozprawia o twoich dzielnych czynach. To z twojej ręki padł smok Jabhkur. Co mogę dla ciebie zrobić? Skoro znasz moje imię, to może mógłbyś wyjawić swoje? O, wybacz, jestem Grimbert. Syn Kirolosza. Mogę ci w czymś pomóc? Nieważne. Okej, nic mi tu nie powiedzą. Strażnik Arkmar. Angrax Kamienia. Safe. A co to za zamieszanie w karczmie? Witaj, może wypijesz ze mną piwo lub dwa? O, to jest fest, babeczka! Taką wezmę za żonę. To mi wygląda na niezłą imprezę, ale daj słowo, że nadążę za wszystkimi. Dążysz? Nie mów hop, póki nie przeskoczysz. Niewielu potrafi pić tak jak denotka Agrostrza. Och, czy to nie wyzwanie, droga pani? Oczywiście, że tak, zgadzasz się. Założę się o 10 dukatów, że wypiję więcej niż ty. Choćbyśmy pili nie wiem co i tak, to ja będę górą. Co wybierasz, krasnoludzkie piwo czy wódkę? Krasnoludzkie piwo! Krasnoludzka wódka uderza do głowy... Czekajcie, krasnoludzkie piwo nie uderza do głowy tak szybko jak wódka. Piwo będziesz pić dłużej, więcej łatwych testów. Krasnoludzka wódka uderza do głowy. Dzięki temu pojedynek będzie trudniejszy, ale możesz skończyć się szybciej, mniej trudnych BD. Mogę zadać ci parę pytań, zanim się zdecyduję? Jasne, strzelaj. Co byś mi bardziej polecała, krasnoludzkie piwo czy krasnoludzką wódkę? Na Angrosza krasnoludzy kłócą się o to już od tysięcy lat. Nasze piwo jest dość aromatyczne, ale wódkę robimy z kamieni. Ale niezbyt mocne. To miły sposób na spędzenie długiego wieczoru. Z kolei wódka to coś dla amatorów mocniejszych wrażeń. Szybciej uderza do głowy. Masz inne ubranie niż pozostałe krasnoludy. Jesteś denotką Agrosza. Co robisz w tej karczmie? Pozwolę sobie się przedstawić. Jestem Angraxa. Greatstone. Tak, jestem kapłanką Agrosza, ale jestem jeszcze dość młoda. Moje przygody doprowadziły mnie do gór kowadlistych, dość nietypowo, niedawno. Jestem denotką w Malmżorom w jaskini Młota, wysoko na górze Drakensang. Czym jest ta cała jaskinia Malmarzom? Jaskinia jest najbardziej uświęconym miejscem w krasnoludzkiej kulturze. Jednym z najbardziej osamotnionych miejsc w całej Awenturii. Denoci kapłani często zachodzą do Murlosz na audiencję u króla, żeby załatwić sprawunki lub po prostu nacieszyć się towarzystwem innych krasnoludów. Czek. A, bierzemy się za łby w takim razie. Zaczynamy pić. Co wybierasz? Wybieram piwo. No to zaczynamy, dawaj. Dawać tu kufle.
Test BD, Hangrun Żelazny. Zgadza się, dawać kufle. Sukces. Pierwsze piwo poszło gładko, jeszcze jedno. Nie ma problemu, dawać następne. Sukces, do 3 razy sztuka przynajmniej. Zgadza się, sukces, mamy kondycji zajebiście, więc też jesteśmy krasnoludem, mocny łeb, ale jakbyśmy byli magiem. Wzrok mam nieco zamglony, język nieco mi się plącza, ale ciągle stoję. Test targowania się, Gladys. Ha! Teraz wystarczyłoby cię szturchnąć, żebyś padła na podłogę, a ja wciąż jestem niczym skała. Możesz pić dalej, jeśli chcesz, ale to chyba oczywiste, że zwycięstwo należy do mnie, prawda? Spróbujmy. Porażka, kurde. Ha, troszkę się chwiejesz. Popatrz na mnie, jestem niewzruszony niczym skała. Jeszcze jeden, chyba że już się poddajesz. Dawaj. Ha, mam się poddać? Ja nigdy, do dna. Sukces! Poddaję się, kto by pomyślał, że tak to się skończy. Dajcie mi jeszcze jedno piwo. Nie chcę go pić, ale muszę się do czegoś wypłakać. Nie było łatwo. Dobra, z ciebie towarzyszka do picia. Mogę zadać ci parę pytań? Jasne, strzelaj. A to wszystko. I słuchajcie, wygraliśmy to. 50 punktów doświadczenia za picie piwa. I przy okazji jeszcze 5 punktów za każde zwycięstwo. Wow. Żeśmy dużo zarobili na tym. Super. Jest tu gdzieś jakieś informacje o upojeniu, cokolwiek? Chyba nie. O, i dalej stoję. Strażnik Argmar. Frotton Bla, Hord Mosz, Smokobójco, wiele słyszałem o twoich dokonaniach. Jestem Argmar i służę w Królewskiej Straży. Dzięki za miłe powitanie. Możesz się jeszcze spotkać, może się jeszcze spotkamy, okej. Okay. Ogri, witaj. Cześć. Dobra, karczmasz. A ten coś zgubił na podłodze. Szuka własnego zęba. Witaj mojej skromnej kaczmie, jeśli dalej będziesz tak pić, niedługo trafisz na listę moich najlepszych klientów. Czy mogę służyć? I tak zostałem alkoholikiem. Spisałem swoją historię. Może chcesz kupić pakunek języczków koszyckiego trznadla. Języczki koszyckiego trznadla? Słyszałem o tym przy smaku, ale nie stać mnie na takie luksusy. Może zapytasz o nie kwatermistrza? Z pewnością będzie je chciał kupić na królewski stół. Mogę jeszcze coś dla ciebie zrobić? Mamy cynk w takim razie. Jako gospodarz z pewnością dużo wiesz o tym, co się dzieje w Murlosz. Mogę cię o coś zapytać? Jasne, jasne. Możesz u mnie znaleźć to towarzystwo i uciąć sobie po kawędkę. Pytaj śmiało. Wiesz może, czy w Murlosz są jakieś inni przybysze? Wielkoludzie? No, jest handlarka Aldessa, no i poseł Gerling. Prawdziwy druh krasnoludów. Podobno pod Murlosz jest cały labirynt jaskiń, to prawda? Nie wiem, o czym mówisz. Nigdy nie słyszałem o żadnych jaskiniach pod miastem. Rzecz jasna, nie licząc tych, które sam wykuliśmy. Wiesz może, czy w Murlosz są teraz inni przybysze? Jakie masz piwo? Ha, tego piwa na pewno nie znasz. Wasze piwo znad powierzchni jest wodniste i liche. Na pewno przez te wasze deszcze. Wiesz może, czy Murlosz... jaskiń... Nie mam więcej pytań, dziękuję, ale ja chcę zobaczyć. Witaj w skromnej karczmie. Sprzedać coś prócz piwa? Jasne, możesz zobaczyć u mnie na podróż. Chcesz zobaczyć moje towary? Oczywiście. I uaktualniono poradnik. Dobra. Chyba będę miał tu wszystko. Jeszcze 20 punktów doświadczenia żeśmy dostali. Opowiedz Krybie o mieście. Na pewno to uczynię. To pójdziemy sobie chyba, słuchajcie, dookoła. To jest Gerling. Grazima. Grażyna! Gratulacje, Hangrun Żelazny. Nazywam się Grazima. Mówią, że pokonałeś smoka i że musisz być jednym z największych bohaterów ludzkiego ludu. Z krasnoludem, goddammit. Grażyna, przemij patrzały. Uwielbiam bohaterów. Jestem skromną osobą, ale oczywiście miło mi to słyszeć od tak wspaniałej przyjacielskiej krasnoludki. Zaczekaj chwilę i powiedz mi, jak załatwiłeś smoka? To nie tylko moja zasługa. Potrzeba wielu mieczy i toporów, by uśmiercić smoka. Książę Aron wraz ze swoimi żołnierzami odegrali ważną rolę w bitwie i zwycięstwo należy również do nich. Twoja skromność jest czarująca. Jesteś dokładnie taki, jak powinien być bohater z moich marzeń. O, miło. Ładna. I ma wielkie paczały.
przez ciebie się rumienię. Te wszystkie pochwały to dla mnie zbyt wiele. Teraz muszę zająć się pilnymi sprawami. Żegnaj, więc najdroższa Grażyno. Słuchajcie, idziemy do jeszcze do tego skryby. Opowiemy mu o ostatnim z naszych odkryć. I będziemy mogli zwiedzić albo dół, tak się zastanawiam, bo na dole coś jest chyba. Są jakieś magazyny. On tutaj jest, albo górę. Udało mi się rzucić okiem na tawernę. Co nie sądzisz? To było miłe zaskoczenie. Mają świetne piwo, miłą obsługę i fantastyczną lokalizację. To idealne miejsce, by poznać krasnoludów z Murlosz. Chyba mamy już wszystkie potrzebne informacje, by ukończyć przewodnik po Murlosz. Dziękuję. Super. Ile dostaliśmy za to? 50 punktów! Jak ja galopuję! Nieźle. Czy ja chcę odwagę? Raczej... Nie wiem, chyba nie. Topory i buławy na maksa. Tu mamy już 20. Wiecie co? Podniosę krasnoludzki nos. Do 10. Ewentualnie może jeszcze więcej, bo tutaj w tych krasnoludzkich ruinach może będzie faktycznie coś ciekawego. Mamy siłę woli o maksa. Czy jestem w stanie podnieść jeszcze generalnie broń dwuręczną? Nie. Tutaj szable, miecze są już. Natomiast w tym miejscu, no to masz 116. Czy ty potrzebowałeś coś jeszcze, to się wyuczyć? Nie, tu mamy wszystko. Zwarcie. Teoretycznie zabójcze pchnięcie albo natarcie byłoby dobro dla niej. A z drugiej strony, faktycznie, słuchajcie, można by podnieść siłę woli. Nasza dziewoja, natomiast rozbrajanie zamków, znaczy otwieranie zamków max. Natura ludzka. Gadanina. Może obydwa, słuchajcie, do 18 poziomu. Pięknie. I robimy save'a. No to co? Słuchajcie, gdzieś tam zaczynaliśmy, prawda? Wrócimy się do głównych schodów. Chyba, że mógłbym zobaczyć, co jest na dole. Zamknięte drzwi są na dole. No nie wiem, czy tam się na dół opłaca schodzić. Kurczę, jeszcze w tej grze nie było prawdopodobnie miejsca, w które nie opłacałoby się schodzić. Czemu są kolce? A jednak są skrzynie. Podwójny destylat, świetnie. Przydałbym się laboratorium do zrobienia kolejnych mikstur. Dziwne miejsce. Dobra, pójdziemy tędy. O, tam jest droga do świątyni. Tam się powinniśmy udać. Jeszcze tam nie chcę iść. Chcę sprawdzić sobie ten drugi tutaj krąg. Tam jeszcze jest wejście. Zejście tak naprawdę. Duży obszar. Fadelika Groszna. O nie, widzimy się pierwszy raz, a ja nawet nie upięłam jeszcze włosów. Łyczek? Słyszałam o problemie ze spadkiem po twojej matce. Czy zgodzisz się na powierzenie mi swojej części biżuterii, bym mógł wymienić ją na tę, którą pragniesz? Natura ludzka, może zadziała. Zaciśnięte pięści Fedeliki i jej spięta mina sugerują, że to nie będzie proste, ale co i raz zerka w kierunku domu swojej siostry, Derelity. Może jednak jest nadzieja. Oczywiście, że nie. Nie jestem głupia. Wiem, że to moje siostry wysłały cię, by mnie oszukać. To ty, to tylko maskarada. Nie dam ci mojego kawałka biżuterii, jeśli nie dasz mi w zamian czegoś, czego pragnę. O której części pragniesz? Chcę mieć pierścień mojej matki. Pierścień, który odziedziczyła Felikę, ta zdradziecka wiedźma. Dam ci bransoletę dla Derelity tylko i wyłącznie w zamian za pierścień.
Żegnaj, okej. Okay. Górnik jeszcze jeden. Młot i kilo w kolejni na zmiana z głowy. Moje biedne plecy. Jesteś górnikiem? Ależ pewnie, że jestem. Naszym zadaniem jest drążenie nowych tuneli pod górą i wydobywanie rudy dla naszych płatnerzy i rzemieślników. Jestem Lulosz, syn Olmara. Na razie. Więc mi nie powiedział. Przewodnik tu mam jeszcze. Krasnoludzka kobieta. O, i skrzynia zamknięta. Co tu mamy? Ciemne spodnie, skrzydlaty hełm. Nie ciekawego. Chociaż te ciemne spodnie. 1-2-2. Nic ciekawego. Diota. Może jest kolejna z tych sióstr. O, witaj, czy ty się aby na mnie nie gapisz? Przemu problemie ze spadkiem. Natura ludzka. Diota jest strasznie nieśmiała i wątpię, czy będzie chciała wykonać pierwszy krok. Nie chcę powiedzieć, której z sióstr zazdrości spadku, ale widziałem, że pogląda ciebie w kierunku Derliety. Nie. A może powinnam? Może? A może któraś z moich sióstr wysłała cię, żeby mnie oszukać? Wymienię mój kawałek tylko na ten, którego pragnę. Który chcesz? Ja chciałbym mieć kolczyki, Maje Derlietta. Z chęcią oddam ci naszyjnik w zamian za kolczyki. Wrócę, wrócę. Można to powtarzać. No właśnie, skopałem wszystkie testy. Ja się zastanawiam, czy to nie będzie trzeba po prostu jej okraść. Żeby uzyskać te wymagane. Księstwo Kosz. Tam jest wyjście, ale bym sobie sprawdził to miejsce. Names even count as words? Harv's names are words. What else could they be? Right then, Argon! Alright, alright. H. H. Something beginning with H. Hardcap Riven. Excavation Director. Rapidly deployable siege ramp. Multi-purpose shaft frame expander. Rail transportable rock compressor. Reinforced distribution ramp support panels. Steel plated vertical shaft bearing place mantle. Stupid birthday party. Będzie w nie coś. Structural support column load bearing pins. Silk lined leather jackets. Seismic. No, oni grają cały czas. Dobra. To jest śmieszne. Dobra. To jest do Królestwa Kosz. Wyjście już. Strażnikom się nudzi. Ale względnie mało jest tutaj beczek na razie. Takich, które możemy pozyskać i zniszczyć. Się nie da. Ława cieśli, to mnie nie interesuje. Tam na górze mnie jeszcze właśnie nie było. O, tu się ukryły. W sumie chyba trochę zacznę oszukiwać. Powiedzmy, że Darlietę jeszcze spróbujemy skbałamucić. Witaj, wreszcie ktoś nowy, z kim można pogadać. Nikt ze mną nie rozmawia. Witam, powiedziano mi o twoich problemach. Mogę zapytać cię o kilka rzeczy dotyczących twoich sióstr?
Tak, oczywiście, mogłabym ci opowiedzieć taką historię o których upartych starych wiedźmach. Wspomnij mi, jak na imię mają siostry, czy wiesz, która z biżuterii posiada każda z sióstr, gdzie znajdę twoje siostry, czemu wasze stosunki są tak złe? Czy życie nie byłoby prostsze, gdybyście się wreszcie pogodziły? A to zupełnie inna historia, opowiem ci ją w dniu, kiedy będziemy mogli usiąść w tawernie wszyscy razem i uczcić zakończenie tej kłótni zimnym piwem, czyli pewnie za jakieś 500 lat. mam więcej pytań. Czekajcie, spróbujmy ten test zdać. Coś chyba wspomniałeś o spadku. Coś, jest dość bezpieczny. Jesteś dość bezpośrednią osobą, czyż nie? Desperacko pożądam bransolet mojej matki. Dobrze zaryzykuję. Powierzę ci moją, czyli biżuterii za depozyt w wysokości 10 dukatów. Zgoda? Zgoda. Test gadaniny. Depozyt? Czy moje dobre imię i chęć pomocy twojej rodzinie nie wystarczy? Wreszcie się udało. Wybacz, masz rację, z pewnością mogę ci zauważyć. Masz, weź te kolczyki i przynieś mi bransoletę. Leć, śmigaj. Dobra. Tak oczywiście. Przypomnij, która siostra ma co? Diota, Felix, Felika i Fadelika. Nasza matka chyba dobrze bawiła nadając nasze imiona. Mam więcej pytań. Czy wiesz, jaka biżuteria jest gdzie? Diota chciała mieć kolczyki, czyli do Dioty musimy iść. Okej, żegnaj. Trochę przewijam te rozmowy. Dioka była zaraz tutaj obok. Ona nam da bransoletę chyba. Zawsze chciałem w epickim RPG-u rozwiązywać niesnaski w rodzinie krasnoludzkiej. Chociaż świetny patent polegający na przedstawieniu całego społeczeństwa krasnoludzkiego był przedstawiony w Dragon Age'u. Diota. Dobra, to jesteś ty. Ach, cześć, jak mogę ci pomóc? Witam, słyszałem wszystko o twoich problemach. Chcę wam pomóc. Mam ze sobą kolczyki waszej matki i chcę je wymienić na inną część biżuterii. Co? Masz kolczyki? Ależ to fantastycznie. Masz. Oto naszyjnik i dwa kolczyki. Och, moje skarby, łap, weź naszyjnik. Wrócę wkrótce. A przypomnij mi o waszym spadku, mogę zadać twojej siostry. Oczywiście, kłócimy się dopiero 40 lat. Derliette chce bransoletę, Felika naszyjnik, teraz do Feliki. Teraz pytanie, gdzie one są? Gdzie znajdę? Wszystkie oczywiście mieszkają w Murlosz, a chcesz pewnie wiedzieć, w którym miejscu mieszkają. Ja nie mam pojęcia. Może się po prostu za nimi rozejrzyj. No to mało pomocne to było. Ile natomiast dostaliśmy za to doświadczenia? Dużo. Nieźle. Dobra, szukamy Feliki. Wydaje mi się, że była na dole. To jest Fadelika. Felika. Przyjdź ponownie się ze mną zobaczyć, jak mogę ci pomóc. Chwała Bogu, twoja siostra opowiedziała mi o waszej sprzeczce i o spadek. Chcę rozwiązać wasz problem. Oto ten naszyjnik. Chcę wymienić ten kawałek biżuterii na odziedziczony po matce. Na Angrosza. Nie sądziłam, że dożyję tego dnia. Z przyjemnością oddam ci pierścień w zamian za naszyjnik. Musisz być aniołem zesłanym przez Angrosza, by nam pomógł. W porządku, zatem do zobaczenia. Teraz pokaż mi o twojej siostry. O, jeszcze raz przepraszam za szybko. Derlika chce mieć bransoletę, Diota kolczyki, a Fadelika pierścień. Czyli idziemy do Fadeliki. Fadelika jest zaraz tutaj obok, a później wracamy do tej ostatniej. Znowu się spotykamy. Wszedłem porozmawiać z tobą o twoich siostrach. Chciałem wymienić ten oto... O matko, ale mi się odbiło. Pierścień na bransoletę, którą posiadasz.
Pierścień, mój pierścień, och, tak cudownie. Mój pierścień masz. Weź tę głupią bransoletę. Och, mój pierścień, jaka wariatka. Dobra, żegnaj. Co, kolejne 30 punktów? Nie, nie wydaje mi się. Byłoby za piękne, żeby za każdym razem dostawalibyśmy 30 punktów. Takie spokojne questy są bardzo sympatyczne. Witaj, Hangrun Żelazny, miło cię znowu widzieć. To było całkiem łatwe, oto twoja bransoleta, Darlieto. O, udało ci się, to cudowne, bardzo ci dziękuję, to niesamowite, całkowicie niewiarygodne. Daję ci tę recepturę w dowód mojej wdzięczności, porozmawiaj o niej z kowalem. A ile doświadczenia? 70, ładnie. Pokaż tą... Instrukcja wywołania kuszy Marimorsz z drzewa żelaznego. Brzmi interesująco. Szkoda, że nikt u nas się nie posługuje kuszą, ale i tak się nauczę. Tego. Górnik jeszcze. Pójdziemy sobie teraz tędy. I co ja sprawdziłem już? Słuchajcie, no sprawdziliśmy cały ten teren. Tutaj bym chciał sobie zobaczyć. Jeszcze widzę, że górne są poziomy. Ja pierdziele. Wiedziałem, że będzie dużo roboty. Sprawdzimy tą część i raczej będę myśleć o zakończeniu, słuchajcie, odcinka. Dobra, bierz węgiel, piaskowiec. Zobaczcie, śmieszne jest też to, że wszędzie są takie malutkie drzwi. Żeby na przykład Ru mogła wejść do domu, czy takiegokolwiek budynku, musi się schylić. Bardzo klimatyczne. That's me. Na sprzedaż. No i cóż, moi drodzy, tutaj wam podziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia, zostawcie łapkę, komentarz, zapraszam do Patronata. Dziękuję wszystkim serdecznie za wsparcie i zapraszam do Instant Gaming, oficjalnego sponsora naszego kanału. W następnym odcinku będziemy dalej zwiedzać Mur Loż. Pewnie jeszcze nie pójdziemy do świątyni, ale mam nadzieję, że wykonamy przynajmniej resztę zadań, które tutaj mamy do zrobienia. Zobaczmy sobie na sam koniec poziomy. Krasnoludzki nos chciałem rozwinąć. Może tak do 15 punktów bym to zrobił. Tu już mamy wszystko. Tu tak samo. Czyli teraz zbieramy na siłę. A siłę mam maksa? Mogę mieć więcej niż 21. Interesujące. Gladys gadanina wyższy poziom. Max. O! Okej. Okay. To siła woli. No to interesujące. No to jeżeli mam tutaj maxa. To albo pójdziemy w budowę. No bo ja już nie mam za bardzo co rozdawać w takim razie na nim. To jest najlepszy wyznacznik tego, słuchajcie, że się zbliżamy do końca gry. Dobra, dzięki za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, hej, pa, pa. Wszystkie linki w opisie. Hej, setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.